Dzień dobry! O, weź tu się uczesz, nie? Kuźwa. Dzień dobry, moi mili państwo. O, ciężarówka Dino. Wieje po oczach, aż łezy lecą. No witam się z wami jeszcze raz. Witam się we wtorek. Jeszcze sprawdzę. O, wtorek. Tak jest. Idziemy. Powiem wam na rozmowę o pracę. Wszystko było dobrze, póki z domu nie wyszłam. Już mam, wiecie, stres w postaci suchości w gardle. No, ale jedziemy. Potem wam powiem, co i jak. Ja już wróciłam z rozmowy. Wróciłam z rozmowy. No i jak było? Pytacie. Pytacie się? To wam mówię. Ciężko mi powiedzieć, powiem wam, ciężko mi powiedzieć. Tam przede mną była jedna pani, ja byłam 15 minut wcześniej, więc czekałam sobie grzecznie. Zgłosiłam się do tego tam pana, którego miałam, no i kazał mi poczekać, bo tam już jakaś chętna była oprowadzana, co i jak, prawdaż? I tak. Czekałam. I w sumie dokładnie 15 po 11, tak, bo rozmowy miałam na 11:15. Patrzę, idzie jakaś pani. Z drugą panią, którą oprowadzała, z chętną do pracy. A ta pani to była... Bo mi ten pan powiedział, że mam poczekać na tą całą szefową tego tam ogarniania, no, do czego ja tam poszłam. Bo ja odpowiedziałam na ogłoszenie sprzątanie centrum medycznego prywatnego. To coś chyba ala salowa, coś takiego. Tylko że nie było ujęte w ogłoszeniu, że salowa, tylko że do sprzątania obiektu. No. No i ta pani mnie wzięła, oprowadziła mnie po całym obiekcie. Wszystko mi powiedziała, gdzie co jest. I że tam są głównie ludzie leczący się onkologicznie. I na pierwszym piętrze są... Ja już połowę z tego zapomniałam, bo wiecie... Ona mi tam tłumaczyła, co w jakim pokoju, jakie badania robią i tak dalej, no ale jak człowiek się na tym nie zna, nie jest lekarzem, no to wiecie, też tak tego nie zakodował w głowie, no ale mówiła tam wszystko, fajnie mówiła. Bardzo sympatyczna, muszę powiedzieć, bardzo dobre na mnie wywarła wrażenie. Pierwsze wrażenie to było takie, że wyszła, a ona ma niebieskie włosy. Se patrzę, mówię, okej, fajnie. Czyli nie jakaś sztywniara, jak se lubi włosa na niebiesko machnąć. Nie była starsza, nie była młodsza, nie wiem, może w moim wieku, może troszkę starsza. Ciężko mi określić. Więc mówię, fajnie, bardzo sympatyczna, bardzo dobre wrażenie zrobiła. Nie wiem, czy się powtarzam, czy mówiłam. No i mnie wzięła, właśnie tam oprowadziła, że tu są mniej chorzy, znaczy mniej chorzy, wiecie, że tacy jeszcze co sami chodzą, ten, tutaj są już takim bardziej zaawansowanym, coś tam, no i tam w jednej części to już tacy leżący i w ogóle. No, powiedziała mi, jakie będę miała obowiązki tam i tak dalej, więc no, pogadaliśmy sobie, później jeszcze chwilę pogadałam z tym panem, no i mam czekać na telefon na koniec tygodnia.
Powiedział, że zadzwoni tak czy inaczej, czy jak tak, czy jak nie, też zadzwoni powiedzieć, więc czekamy. A jak ja myślę, no nie wiem, no tak dziwnie pani zerka, dziwnie, no nie dziwnie, widziałam dwa razy, czy trzy przyłapałam, jak zerkała mi na tatuaże na ręku. Ja tam nie widziałam nikogo z tatuażami, więc nie wiem, czy to będzie miało jakiś wpływ na to. No ale zobaczymy, no jestem dobrej myśli, zobaczymy, nie? Jak to wszystko wyjdzie. Jak tak, to będę się cieszyć, jak nie, to trudno, no. Będziemy coś innego patrzeć sobie. Zresztą czekam, aż się ktoś inny do mnie odezwie, no ale to wiecie, ciężko, ciężko. Więc tak, i się w ogóle wydało, że szukam pracy, tak, szukam pracy. No, bo jestem na razie takim wrzodem na polskim społeczeństwie, można powiedzieć. No, ale trzeba iść coś robić, bo zwariować można, powiem wam, można zwariować. No, dlatego też i zaczęłam nagrywać, bo tak nie miałam za bardzo ze sobą co zrobić. Mówię, a zacznę nagrywać. Zresztą ja już kiedyś mówiłam, że już tam od 2 czy 3 lat to ta myśl za mną chodziła, więc teraz była taka okazja, bo... Oj, przepraszam, coś to słyszałam, takie jakieś coś słyszałam i nie wiedziałam co, no. Ja sobie łyknę. Z gwinta, bo dopiero przyszłam, zdążyłam się rozebrać. Powiem wam, że wyszłam, brałam sobie te dżinsy, które kupiłam i koszulę czarną. Nie stroiłam się jakoś zbytnio, bo wiadomo, tutaj się też jakoś nie zakrywałam, bo wiadomo, no niech widzą co biorą, prawda? Niech widzą co biorą. I mówię, nie wiem, nie wiem, zobaczymy, będziemy czekać do piątku. Znaczy nie mówił pan w piątek, ale na koniec tygodnia, więc może czwartek, może piątek, no, więc czekam. I wracając, miałam jeszcze 40 minut do autobusu, no bo jechałam autobusem, bo mąż w pracy, no to nie miał mnie kto zawieźć. Przepraszam was na chwilkę. Telefon musiałam odebrać, no. Ale nie stamtąd, nie. I co? I już jak stamtąd wyszłam, wiecie, wszystko po rozmowie. No, patrzę, kiedy mam powrotny autobus, bo to nawet fajnie blisko przystanku mam wszystko, wiecie, nie? Trochę trzeba jechać, no ale blisko wszystko w sumie. Więc mówię 40 minut, a tam patrzę Stokrotka, nie? No to jak nie wejść do Stokrotki? No i weszłam do Stokrotki i wydałam 72 zł w Stokrotce, proszę bardzo. No i nie wiem za co, zaraz wam pokażę i nie wiem za co. Wiem, że wczoraj były zakupy, ale wiecie, jak się człowiek nudził i poszedł, no to wydał kasę, no trudno. I kupiłam jeszcze chlebek taki z piekarni, konfisz, chlebek razowy taki. Pachnie, powiem wam, że łohoho, razowy wzięłam, bo wiecie, wolę razowy, ja jeszcze jak dobry razowy, to wolę razowy, niż ten tostowy, no, to dobrałam jeszcze chlebek, bo to się, wiecie, nie zmarnuje, zje się wszystko. Dokupiłam jeszcze mleko. Wiem, że było kupione wczoraj, czy tam przedwczoraj. No bo przedwczoraj kupowałam, wczoraj widzieliście. No. Ale wziąłem tylko dlatego, bo bez laktozy, a 3,2%. Ja nie widziałam jeszcze mleka bez laktozy 3,2%. Ewentualnie 1,5 lub 2. Więc wzięłam na spróbunek.
A też mi się wydaje, nie było takie drogie, bo one były było to mleko po 4,47. Więc wydaje mi się, że cena też fajna i 3,2. No zobaczymy, pospróbujemy smak tego mleka. Wziąłam też serki topione, bo tak właśnie coś ze mną ostatnio chodziło, a tu w Dino nie było za bardzo wyboru. Były jakieś takie dziwne dziwactwa, więc wzięłam taki miks, wiecie, z różnymi smakami. Zaraz będę sobie kanapeczkę robić, bo pojechałam na głodnego, powiem wam. Tylko kawę rano wypiłam zaraz po wstaniu. No, nawet wody nic nie kupiłam. A weszłam do tej stokrotki głównie, że miałam po pierwsze tyle czasu, a po drugie, bo strasznie mi się chciało pić. Więc wzięłam sobie litrową kolę z lodówki zimną. No, co jak widać, to już tyle opindoliłam. Kolę zero oczywiście, bo chciało mi się tak coś ze smakiem wypić, wiecie, nie? Wzięłam jeszcze takie, nie masło, takie finu, bo one było po 7 zł chyba. Ogólnie tam masło, to były chyba trzy rodzaje masła w kostce i no takich margaryn było dużo, w sensie delmy, takie jakieś takie, wiecie, nie? Ale wzięłam to, zobaczymy. Miks tłuszczowy 7,49 dokładnie. Ja go chyba kiedyś kupowałam, on jest z olejem z rzepaku i z lnianki. Olej z lnianki. Ja przeczytałam lniany, a lnianki to to samo. Z lnianki. Co to jest z lnianka? Nie wiem. To takie wzięłam. Jeszcze smarowidło. Wzięłam puszeczki dla kotów. Mi się wydaje, że ja kiedyś im takie brałam. Kiedyś tam raz może. To nie są te całkiem takie najtańsze, najtańsze. To są takie, te troszkę droższe. I one były po 3,79 te puszki. Wzięłam, zobaczymy. 3,79. Czy one to jadły? No nie przypominam. Kojarzę tylko tą karmę, że chyba kiedyś brałam. No. I wzięłam jedną z kurczakiem. Jedną z wołowinką. I jedną z łososiem. Także trzy puszki wzięłam kotom. Oczywiście kupiłam siatkę, bo pojechałam bez siatki, wiecie. Skupiłam się na wzięciu papieru, wszystkiego tam, a siatki nie wzięłam żadnej, nie miałam w torebce. Więc musiałam taką zrywkę kupić, gdzie w domu jest milion zrywek, nie? No. Ale człowiek durny to. I wzięłam jeszcze mintaja filet mrożony. Patrzyłam na taką świeżą, ale tam za bardzo nie było. Był tylko strąg tęczowy i to chyba po 45 czy ileś złotych za kilo, to mówię. Chyba nie. A tym bardziej, że nie przepadam za pstrągiem, wolę łososia. Ten pstrąg coś mi smakiem nie podjeżdża, taki jakiś ma inny, dziwny. I się skusiłam na mintaja. Nie wiem, ile tu jest glazury na nim. On już mi się troszkę rozmroził na końcach. Bo już patrzyłam w sklepie, jakby tu to wyglądało z tą glazurą, ale niestety nie jest napisane, albo ja nie widzę po prostu. On był ogólnie 22,99 za kilogram. Plus oczywiście lód. I sobie tak pomyślałam, że na jutro wezmę rybkę, bo dawno rybki nie jedliśmy. Ja co miesiąc sobie obiecuję, że nowe zakupy będę robić, będę dużo ryb kupywać, żebyśmy przynajmniej 2 razy w tygodniu ryby jedli, a wychodzi jak zawsze, nie? No. Więc się skusiłam, wzięłam, do jutra się fajnie rozmrozi. Więc sobie zjemy. I mamy tutaj kawałek. Tu jest w sumie jeden czy dwa. Nie wiem, czy to jest jeden gruby, czy dwa mniejsze. Bo tu mi się wydawało, że są dwa kawałki. Teraz, no chyba dwa.
Tylko tego lodu jest tu, wiecie, narąbane. To nie wiem w końcu, czy się bardziej opłaca takie, czy zapłacić drożej, a za normalną rybę, nie? No ale wzięłam już, no, no to co, już nie wrócimy. I tu mam dwa kawałki, tu jeden, no, żeby każdy miał po kawałku. Bo się bałam wziąć tylko te dwa, bo mówię, jak to się rozmrozi, wiecie, niekiedy jest tak, że jest wielkie wygląda, jak się mrożone bierze, a się rozmrozi. Ja dawno nie brałam mrożonej, więc nie wiem. Ale kiedyś tak właśnie miałam, a się rozmroziło, to takie wychodziło szprotka, nie? No, więc wzięłam dla każdego po filecie, zobaczę właśnie, jak się rozmrozi. Jak będą fajne, to będą na dwa razy, wiecie. Zrobię jutro i pojutrze. No, więc wydałam pieniądze, no, których nie mam. Pieniądze wydałam, których nie mam. Ale idzie, nie? Idzie ta kasa tak, że ja pierdzielę, no. I widzicie, moi drodzy. Wróciłam. Teraz zacznę ogarniać w domu. Idę ściągnąć pranie. Albo wieszałam. Idę zobaczyć, czy wyschło. To od razu ściągnę. Może nastawię nowe. Zobaczę, co tam mam. No i się biorę takie za codzienne nasze obowiązki. Znaczy nasze, moje obowiązki. Coś tu będziemy kombinować. No. A Wam życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało i